Polska mówi, Andrzej Dybowski, witam serdecznie. W studio gość, ekspert lotniczy, pan Grzegorz Brechczyński. Dzień dobry. Panie Grzegorzu, chciałbym zapytać o pracę pilota na liniach pasażerskich. Powiedzmy hipotetycznie, jestem pilotem, dziś skończyłem pracę, za dwa dni idę znowu do pracy, jutro mam przerwę. Czy ja wiem, gdzie za dwa dni polecę? Czy dowiaduję się na lotnisku? Tak. Jest taka sytuacja i to jest standard w liniach lotniczych, że każdy pilot dostaje na 30 dni naprzód swoją tak zwaną rozpiskę, swój rozkład jazdy. Gdzie jest planowany na jaki lot? Troszkę to inaczej wygląda na tych liniach krótko czy średnio dystansowych, a troszkę inaczej wygląda to na tych liniach transkontynentalnych. Dlatego, że na tych liniach transkontynentalnych mamy do czynienia z najgorszym wrogiem dla pilota, ze zmianą stref czasowych. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj mamy taką sytuację, że te nasze Dreamlinery, które latają, a zasadą jest, że samolot musi stać na lotnisku jak najkrócej, bo wtedy po prostu linia lotnicza traci. I zdarza się tak, że dzisiaj pilot leci do Chicago. Już nie ma tego, że tak jak to było kiedyś, że leciał do Chicago, zostawał dwa dni, wyrównywał sobie trochę tą różnicę czasową i dopiero następna załoga przyprowadzała samolot, wymieniali się, wracali i tak dalej. Dzisiaj niestety zdarza się tak, że lecę dzisiaj do Chicago, tyle co potrzeba, załadunek i lot z powrotem. Lecę do Warszawy. W naszych warunkach to jest cała noc, a więc organizm jest nasz do czegoś tam przyzwyczajony. Przylatuję do Warszawy, mam dzień przerwy i lecę na wschód. Tokio, Hanoi, czy jeszcze może Pekin, prawda? Ale ja mam swój harmonogram i wiem, jak się do tego przygotować. Dlatego jest tak ważna kondycja psychiczna i fizyczna pilota, żeby się mógł do tego przygotować. W Dreamlinerach mamy oczywiście też tam miejsca do odpoczynku, tak? Takie tak. Kuszetki. Tak. Także pilot może się przespać podczas takiego lotu. Tak, może się przespać. Z tym, że w tej chwili na tych trasach do Nowego Jorku, inaczej pewnie. Zgodnie z przepisami międzynarodowymi jest określona ilość godzin, którą pilot może spędzić za sterami samolotu. To znaczy od momentu, kiedy on usiądzie w fotelu, do momentu, kiedy z tego fotela wstanie i wyjdzie z tego samolotu. To nie może być więcej jak 12 godzin. Natomiast w tych lotach dłuższych, 16-godzinnych, a Dreamliner ma taki zasięg, to już muszą lecieć dwie załogi. Oni muszą wtedy w czasie lotu robić sobie przerwę. Tak jak kierowca ciężarówki. 10 godzin pracuje, proszę zjechać sobie na pobocze, musisz się tyle i tyle godzin przespać. No tu takiej dokładnie możliwości nie ma, ale jest ta druga załoga, prawda? Natomiast tutaj wracając do tych linii średniodystansowych, do tych linii europejskich, no to jest po prostu praca bardzo ciężka, bym powiedział. Dlatego, że... Czy zdarza się, panie Grzegorzu, że jak mam ten grafik 30-dniowy, to powiedzmy codziennie latam w to samo miejsce, do tego samego miasta? Nie. Tutaj między innymi chodzi o to, żeby pilot nie popadł w rutynę. Żeby po prostu... Chociaż mówi się, że w lotnictwie nawyki można postawić myślnik, przyzwyczajenia. Ale to nie jest to samo w lotnictwie, bo nawyki dotyczą pewnych czynności manualnych, pewnych czynności operacyjnych. A przyzwyczajenie to jest zupełnie inna sprawa. Jest takie powiedzenie, że tutaj w tych lotach europejskich czasami to pilot zasypia, prawda? Bo on startuje, autopilota wrzuca i po dwóch godzinach, on ma dwie godziny laby, jak to się mówi. No, wtedy najczęściej te kłopoty z turbulencją, z różnymi takimi sytuacjami. To jest właśnie to złe przyzwyczajenie. I dlatego jest tak, mam taki prosty przykład. Te linie, które są te niskokosztowe tak zwane, prawda?
Dzisiaj startuję rano o godzinie 6 z Modlina. Lecę do Anglii. Luton, prawda, koło Londynu. To jest 2 godziny lotu. Szybciutko ładunek, załadunek. Z Luton startuję na Majorkę. Z Majorki startuję, powiedzmy, do Hiszpanii, gdzieś tam, do któregoś portu hiszpańskiego. I ten mój dzień się kończy. Ale co to oznacza dla pilota? Oczywiście jest to różnorodność trasy, tylko to jest potworne zmęczenie, bo ten pilot wystartował z Modlina o 6 rano, kończy pracę o 22, a jutro o 6 ma zaplanowany lot z tego Alicante, powiedzmy, prawda? I ma zaplanowany lot do Turcji. Z Turcji ma zaplanowany lot gdzieś tam na północną Afrykę i tak dalej. Najczęściej w tych tanich liniach lotniczych piloci, to nie są piloci, to są firmy. On sam musi zadbać o swoje miejsce noclegowe. Niestety te firmy tak działają. Więc to jest bardzo wyczerpująca praca. No ale to jest praca, która daje po pierwsze pilotowi dużo satysfakcji, odpowiednie zarobki. Niemniej jednak stało się coś bardzo złego w liniach lotniczych, szczególnie w tych niskokosztowych. Bo jeszcze 10-15 lat temu każdy z pilotów, kiedy nie było jeszcze tych linii niskokosztowych, a też bardzo często miał ten rozkład jazdy, że tak powiem, w 3-4 miejsca w Europie, to po pół roku miał tydzień obozu kondycyjnego. Dzisiaj o tym żeśmy zapomnieli po prostu. Nie myśmy zapomnieli, tylko ci, którzy liczą pieniądze w tych firmach lotniczych. I dlatego mówię, praca pilota jest bardzo stresująca, bardzo wymagająca. I to właśnie powoduje, oczywiście to, że on nie wpada w rutynę, natomiast psychiczne i fizyczne zmęczenie nie jest to najlepsza sprawa dla bezpieczeństwa lotu. I o tym wszystkie firmy lotnicze powinny pamiętać. I dlatego między innymi Europejska Agencja Bezpieczeństwa Ruchu Lotniczego na to zwraca ostatnio bardzo dużą uwagę, kładzie bardzo silny nacisk na to i jest na etapie negocjacji z tymi tanimi liniami lotniczymi. Dajcie pilotom wypocząć. Bardzo panu dziękuję za wyczerpującą informację. Moim i państwa gościem był ekspert lotniczy pan Grzegorz Brychczyński. Dziękuję.